Dobry moi kochani, z tej strony Kasia i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zrasta. Ponownie jesteśmy na Polish Island, serwerze PV. Jak widzicie... Cześć. Kolego. Jak widzicie, dużo osób, dużo was, widzów się wokół mnie zbudowało. To już naprawdę sporo. Jeszcze wyjdę wam na zewnątrz, zobaczycie jak to wygląda. Ja mam tu swoją miałem. A, bo nasze helki znikają po 30 minutach nieobecności. Trzeba ją zespawnować. Kośnik spawn, spacja mini. Zobaczcie, ile was się tutaj zbudowało. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie to wygląda. Można sobie czasem pogadać. Fajnie, przychodzicie. I tak dalej. Ale wróćmy może do rzeczy ważnych. Teleportujmy się do miasta. Nie do miasta, sorry. Outpost. I udało mi się zabrać te czerwone jagody. Misja mi się jakby zaliczyła. Dodatkowo mam też 200 haku nieprzepalonego, tutaj klota i drewno, bo te misje się odświeżają co jakiś czas, więc spróbujemy sobie to oddać wszystko. Odzienie. Ukończ. Dobra. Poszło. I tutaj zobaczcie, co dostanę. Za 50 wyhodowanych czerwonych jagód dostajemy 2 kałachy, 500 skrapa i 30 beczek z olejem. Przecież to jest zajebisty kwestik, zobaczcie. Proszę bardzo. Okej, zobaczyłem, że nie ma ograniczenia na branie questów, czyli można sobie wszystkie wziąć, tak więc wziąłem wszystkie. Gdzie mój drugi kałaszek? Halo? Tu nie ma? No i tylko jednego kałacha dostałem. O, nagle się pojawił drugi. Jak przełożyłem tego, okej. Tu dostaliśmy 100 sztuk, nie miałem dostać więcej. Wydaje mi się, że miało być więcej, może do banku trafiło automatycznie. Ile mam teraz? Cholera, gdzie to jest? Mam 2000, nie mam pojęcia, ile miałem wcześniej. Tego niestety mnie nie zaliczyło, jakby, nie wiem, muszę to wydobyć i dopiero wtedy mi zaliczy. Jak wpiszę ukośnik quest, to tutaj się pojawia, że... Pokażcie mi to. Że zdobyłem ile? Drewna mi pokazuje, że zdobyłem 600 na 20 tysięcy. A haku w ogóle, więc no nieważne. Dobra, w takim razie nie może to być zdobyte na przykład ze skrzynki, tylko musi to być zdobyte ręcznie, wykopane. Możecie mieć, moi drodzy, problem z wejściem na serwer, bo jak widzicie jest 50 osób i 3 osoby w kolejce. Widzę, że zwiększyli tutaj o 10 slotów, ale niestety mają za słabą maszynę. No i nie mogą zrobić więcej, bo po prostu będą lagi. Więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Mam nadzieję, że albo kupią lepszą maszynę, albo... No, albo spróbują zwiększyć te sloty i najwyżej jak będą lagi, to powrócą do mniejszej ilości. O, cargo płynie, może się tym zainteresujemy, co? Kościka wykonamy przynajmniej. Chyba trzeba 15 cargo złupić, żeby zaliczyło misję. Da się jakoś inaczej pozyskać jagody niż... Znaczy te nasiona jagód, niż zjadając je wszystkie. Wolałbym to robić jakoś bardziej automatycznie. Tu widzę, że mi się w piecu trochę przepaliło rzeczy. Tu również. Dobra, muszę wziąć drewno i wstawię sobie to haku do przepalania. Chociaż nie wiem, po co jest mi to haku, jak mam całą skrzynkę zawadzoną broniami. Tutaj też wszędzie bronie, tu też wszędzie bronie. A jak się zginie, to przecież nic nie tracimy. Więc wystarczy raz mieć jakąś super broń, raz super secik i tak naprawdę mamy wszystko. Nic więcej nam... To szczęście niepotrzebne, bo nie da się tego stracić, więc to troszkę jest zbyt duże ułatwienie na tym serwerze i jest kilka uwag, do których po tych kilku dniach gry mógłbym się przyczepić, ale rozpiszę sobie je wszystkie, tak jak powiedziałem wcześniej, i postaram się przekazać administracji, spytać też was, co o tym uważacie. No i może coś z tym zrobią, może nie. Zobaczymy. No niestety cargo zajęte już przez kogoś. Widzę, że sklepiki jakieś są utworzone. Co tu się stało? Za jedną... Jeden proch strzelniczy rakietnicy ktoś sprzedawał? Nieźle. Dobra, spróbujmy znaleźć sobie jakąś bazę. Co to jest to? Okej. Jakiś event jest. Jakąś bazę do rajdu sobie znajdźmy, bo nie chciałbym jej kupować. Straszne te ceny są, powiem wam. Jak chcemy kupić rajda jakiegoś, raczej... Boże, bye. Right. Jak chcemy kupić bazę do zrajdowania, zobaczcie, ile to skrapa potrzeba. Rozumiem, gdyby to tyle kosztowało, gdyby one się nie pojawiały na mapie.
Ale jeżeli one się pojawiają na mapie, to jest to według mnie troszkę bez sensu wydać 2500 skrapa na easy base na przykład. I nikt, kto ma już tyle skrapa, nie kupuje easy bazy. Ewentualnie medium, ale to easy powinna z 500 skrapa kosztować według mnie. Medium z 1000-1500 może. No i od harda powinno się zaczynać, że jakieś, nie wiem, 2-3 tysiące. A tak w ogóle to powinno być to do kupienia za dolary, a nie za skrapa. Z tego co widzę, żadnych fajnych baz nie ma do zrejdowania. To są dwa smole. Ale to zostawmy komuś, kto dopiero zaczyna grę. A ja bym poszukał czegoś lepszego. Dopóki nie ma, tu jest zajęta. Dopóki nie ma, to polecimy sobie na jakieś Bradley'a. Szybko zrobimy i będziemy czekać, aż się jakaś baza pojawi. Dobra, mam tylko 10 kawałek. To jest bardzo mało, naprawdę. Jeżeli którąś nie trafię, to na pewno nie zrobię tego Bradley'a. Więc będę musiał się wrócić i robić ich więcej. Mr. Brady. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. No i dupa, nie starczyło. Trafiłem wszystkimi. A nadal. Ała, nadal dycha. Ile będziemy mieli czasu, jak ja stąd. 500 sekund, dobra, zdążymy się wrócić. O cholera, on na mnie tu patrzy chyba. Czy ja tu mogę podejść? Dobra, uciekamy kochelką do bazy. Robimy HV-ki i o cholera, zaraz w drzewa wlecę. I wracamy tutaj. Mamy 500 sekund. 31 rurek, prochu strzelniczego, całe 0, dobra, robimy szybko proch strzelniczy z tego i będziemy, o cholera, dużo tego będzie, i będziemy robić rakiety. Przydałoby się szybsze craftowanie, miałem też za jakieś punkty, za coś takiego, byłoby fajnie, jakby dało się to rozwinąć, chyba że jest jakiś skill, o którym nie wiem. A, jest tutaj skill do wytwarzania, o 5% na poziom szybciej wytwarzamy. Okej, okay, to nie było tematu. Nie, czekajcie, ten skill zwiększy wytwarzanie o 5% na poziom. Czyli wytwarzamy więcej, ale nie wytwarzamy szybciej. To nie. To wracamy do tego, że jednak przydałoby się coś takiego. Dobra, na razie tyle wystarczy. Robimy teraz rakiety. 8 sztuk. Powinno wystarczyć. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dążyliśmy. Wysiadka. Zabieram paliwo, żeby nie zniknęło przypadkiem. I ładujemy sobie. Kurwa, nie jest strzęścia, duch śmierdzący. O cholera. Dawaj, wal. Dobra, leży. Jezu, jak tą krowę długo się wyjmuje. I gdzie jest mój czołg? Powie mi ktoś? Halo, Brady. Where are you, my friend? Słyszę cię. Gdzieś tam jest. Chyba da się sprawdzić, ile mu jeszcze HP zostało. O cholera. Strzelając po prostu do niego. Ja muszę się schować za jakąś ścianą. 486 HP mu zostało. Jakbym walił w ogóle do niego... wybuchowej amunicji? Nie, dobra. Walimy rakietami dalej. Oh shit, trafię? Trafiłem, 325 zostało, tak? Kurde, blaszka, nie widać go przez ten dym kompletnie. Poszła kolejna. Jedna zadaje chyba 100 coś HP, co? Teraz ma 165, okej. Okay. Jeszcze albo jedna, albo dwie. 4 HP mu zostało, dobra. Spróbujmy teraz już... dobić wybuchową amunicją. No to walimy. Bum. Trzeba szybko zmienić amunicję, bo oni już chyba biegną tutaj. O cholera. Granaty są straszne, więc trzeba... lec się. A, to są dymne. Cholera. Dobra, walimy ich wszystkich, tylko... oni mają aima i walą przez dym. A ja ich nie widzę. Więc to nie jest sprawiedliwe. Takiego woreczka jeszcze nie miałem. Armor and clothing pack. Okej. Okay. Dobra, jest czołguś i znowu rzucili granat dymny i mogę sobie skrzynki od razu otworzyć. Zarąbiście. O! Chestplate. Cholera jasna. Zapomniałem, że ja nie mam chestplate'a jeszcze. No to zmieńmy sobie to. Chociaż to dużo nie daje, zobaczcie. To daje 20. To 25. No to jakiejś dużej różnicy nie ma, ale...
Lepiej 5 mieć niż 5 nie mieć. Whiteout chest plate. No i znowu wyglądamy rewelacyjnie. Dobra, podnosimy dalej. O, kuźwa mać. Kałaszek 86 explo. Ładnie. Tutaj wybuchowa amunicja, no to taka średnia skrzynka. Tutaj mamy znowu ten explo. Do tego grafik. A tutaj, o, rakiety, dobrze. No i reszta to takie mało potrzebne na PvE. Jeszcze tylko zebrać czołg. Cały zebrany, ile mamy z tego? No nie mam pojęcia, bo wszystko do plecaczków powskakiwało. 500 węgla i 77 haku. O, niech będzie. Nadal niestety żadna baza się nie rajdowania nie pojawiła. Więc chyba muszę jeszcze jednego Bradley'ka jakiegoś zrobić. Przy okazji zbieramy sobie eksplozywsy, amo wybuchowe, rakiety i tak dalej. Troszkę moja baza się zmieniła. Jak widzicie, jest tutaj sklepik u Kasiora pod pierzyną. Wskazuję strzałeczką na górę. Możecie sobie przyjść coś kupić, tylko muszę trochę cenę pozmieniać, bo widzę, że w sklepie z broniami za bardzo nikt nie chce nic kupować, więc chyba za drogo. Ale za to inne rzeczy się sprzedały, zaraz wam pokażę. Zrobiłem tutaj ogólnie porządek w końcu w tej bazie. No tu jak widzicie wszystko, tutaj wystawka broni, ale nie ma tu ich wszystkich, bo większość wrzuciłem na sprzedaż sklepu. Tu mamy szafę, stół, jeszcze muszę go na trójkę podmienić. Za tysiaka skrapa można kupić, mamy już sporo. No a tutaj w końcu uporządkowane skrzynki. Inne. Czyli mamy tutaj takie budowlane rzeczy. Broni troszkę, amunicja, dodatki, ubrania, narzędzia, cycki i komponenty. No a tutaj wszystko, bo chciałbym zrobić tak, że po powrocie skądś wrzucam wszystko tutaj i mi segreguję do beczek. To jest taki mój cel. Dobra, tu możecie sobie przyjść, zawsze zostawiam to otwarte, te drzwi też są otwarte. Tutaj jakbyście chcieli helką przylecieć, to też można, więc zapraszam. Ja ogólnie mam helkę, nie wiem czy wam pokazywałem? Pokazywałem wam helkę, to nieważne. No i tutaj macie sklepiki, z tej strony nie macie do tego dostępu, ale jak wyjdziecie na zewnątrz, to tutaj jest sklepik na przykład z drzwiami, chociaż nie wiem po co taką potrzebne, tak wstawiłem po prostu. Tu widzę, że to jest ładny popyt na to. 2000 skrapa już z tego dostałem, więc ludzie widzę, że kupują. Nie wiem dokładnie co, bo wrzuciłem tak po trochu wszystkiego. Ale coś kupujecie, bo może na coś za małą cenę dałem, może na inne rzeczy za dużo, nie mam pojęcia. Tu na pewno trochę przesadziłem, bo nikt tego nie chce kupować, albo po prostu nikt tego nie chce, no nie wiem. Ale zachęcam. Bas oczywiście od zajebania już jest wokół mojej. Widzę, że tutaj ludzie nawet się budują troszkę dalej, już nie przy samym moim icebergu, czy jak to się tam nazywa, tylko gdzieś tam dalej, ale zobaczcie, tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma baza, ósma, osiem wokół samej mojej bazy, więc źle, moi drodzy. Słyszałem ogólnie, że dzisiaj jest poniedziałek, o godzinie 20:30 był serwer full, zwiększyli sloty do 50. Było 15 osób w kolejce, więc naprawdę grubo. To jest poniedziałek, moi drodzy. Tu nie gra aż tak dużo osób. Teraz jest prawie północ. Tak? Prawie północ jest, a mamy 38 na 50 osób, więc i tak bardzo dużo w środku tygodnia. Rewelacja. Muszę sobie stąd wyjąć tego skrapa, bo sprzedawało się trochę rzeczy. Wydaje mi się, że rakiety poszły. Bo to jest takie najciężej dostępne. No i pewnie amunicja wybuchowa, bo to jest najczęściej kupowana rzecz dla początkujących. Dobra, ale moi drodzy, dodali tutaj coś takiego jak głośnik QR. Tak, jeszcze tego nie ogarnąłem, dopiero przed chwilą zobaczyłem, że coś takiego istnieje. Select one of your queries or place new one. Umo. I możemy sobie jakieś takie wirtualne wydobywarki, kopalnie tworzyć, coś takiego. A do tego potrzebujemy takiego cuda, które ostatnio zauważyłem, że mi wypadło, włożyłem gdzieś do skrzynki i teraz mi ktoś napisał właśnie, że to jest potrzebne do tego. Tak więc odblokujemy sobie to. Wezmę tutaj 500 skrapa. Rozpocznij badanie. I przy okazji wezmę jeszcze 1000 skrapa. I pójdziemy sobie do miasta kupić trzeciego poziomu stół, bo nie wiem dlaczego jeszcze tego nie mam. Tu i tak zostało nam 3000 skrapika.
Można kupować bazy do rajdu, jak już wam pokazywałem, ale... Co ja wpisałem? Raid. Ale strasznie dużo to kosztuje. Więc nie wiem, czy jakąkolwiek będę kupował. Chyba eksperta bazy nie da się znaleźć na mapie, dlatego... To może kupimy kiedyś, ale to jest 20 tysięcy skrapa, więc... Strasznie dużo. No te wszystkie można znaleźć na mapie, więc bez sensu je kupować. Nauczmy się tego. Zobaczmy, co ja potrzebuję, żeby to stworzyć. Proch strzelniczy, tkanina, fragmenty metalu, paliwo. Paliwa kompletnie nie mam. Czekajcie, może tu? O, tutaj troszkę jest. Paliwo jest, okej, proch się tworzy, metal mam, nie mam klofa w ogóle. Tak więc weźmy sobie kompo i przeróbmy troszkę. No, w sumie można przerobić więcej. C4 nie będę robił pewnie, więc wszystkie śmieci elektroniczne sobie przerabiam. Saczeli też już nie będę robił, tylko skupimy się na rakietach, więc rury zostawiam. Tutaj mamy korpusy karabinu, mógłbym porobić kałachy i tego typu rzeczy, ale to tylko na sprzedaż. Jak wiecie, jak mamy jakąś broń, no to ona nie da się jej stracić, więc... tyle, tutaj są znaki też, laptopy. Kirsy, nie, kirsy zostawiamy i sprężyny zostawiamy, żeby mieć własny recycler. Okej, to też można przerobić, to też. I to w sumie też. Z tego co widzę, usunęli strefę, bo im się plugin wysypał. Że jak się wejdzie na dany monument, to nikt inny nie może na niego wejść. O kurde, jak zlagowało właśnie. Ogólnie zaczęło trochę lagować FPS-owo, spadki są nawet do 30 klatek i to na moim kompie. Co się wcześniej nie zdarzało, ale to jest przez ilość graczy, przez ilość baz, więc no, można było się tego spodziewać. Dobra, zajmijmy się tymi panami. Jeden, drugi. To jest telefon, to nie. O cholera, zostało mi 30 HP, jak mi z shotguna wywalił. Nic się tu nie stało. O, co to jest? Euro? Okej, to może nowa waluta? Coś tu się strasznie miesza z tymi walutami. Dolary, euro. Ciekawe. Dobra, wszystko przerobione. Nie, tu jeszcze 3. Śmieci elektroniczne, dobra, olejmy to. Wracamy do bazy. Dobra, stwórzmy sobie na początek 5 takich ładunków sprawdzających, bo nie mam na razie pojęcia, co to jest. Rzućmy w kolejkę naprzód. I chciałem jeszcze stworzyć lampy, żeby na górze tam się coś świeciło. No, 6 sztuk myślę, że wystarczy. O, jest jedna wolna baza, hard. Można by zaryzykować, co? O, cholera. Próbowałbym, tylko muszę więcej rakiet porobić. Moja tabliczka na bazie zniknęła. Nie wiem dlaczego. Dobra, widzę, że muszę jeszcze jedną zrobić w takim razie. No. Pięknie, jak kartka z kalendarza. Szczerze mówiąc, to jakoś nie lubię tych plecaków, tylko mnie denerwują, więc sobie je odłożymy. Może kiedyś się zacznę z powrotem nosić, ale teraz nie. O, kurwancko. Kliknąłem search. To o to chodzi. Okej, użyliśmy jednego survey charge'a i nam znalazło miejsce na palnie kamienia, które daje nam 300 kamienia na minutę. Dobrze rozumiem? Chyba tak. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale spróbujemy w innym miejscu teraz zrobić. Plusik, kolejny search. Oh shit, co to jest? Nawóz? Po co nam nawóz? No dobra, postaw, place. You don't have required other items to place this query. A jakich ja itemsów potrzebuję? Czyli ja muszę mieć tego Kivona, żeby go użyć tutaj i on zacznie mi wydobywać kupę? Chyba tak. Tu fajne wyszło, zobaczcie ile. 2664 na minutę? Z takiej kopalni? Troszkę nie rozumiem, o co chodzi. Ale potrzebujemy... Co ja questa dostałem? Nie. Potrzebujemy takiej koparki. Żeby ją zdobyć, musimy ją chyba kupić, prawda? Tak, tu jest mining query za 7,5 klocka. I pump jack za 7,5 klocka. Ciekawe. Okej, teleportowałem się do miasta, żeby... Tu można kasę wpłacić. Żeby kupić sobie... O, tutaj. Tu się kupowało? Nie, tutaj się kupuje. Kupić sobie stół trzeciego poziomu. Tak więc kupmy to. No i w sumie od razu jak tu jestem, to można te rakiety skraftować. A dodatkowo...
Że mołotowów kilka, tylko mam mało paliwa. Strasznie muszę coś jakoś ogarnąć paliwo i do latania, i do robienia takich rzeczy jak mołotowy właśnie. Dobra, podnoszę sobie ten stół i czy ja wstawię tutaj ten większy? Absolutnie nie. Cholera. No to będzie stał tutaj w takim razie. A ten stół do odkrywania muszę postawić w innym miejscu. Dobra, i kupiłem sobie rafinerię za 250 dolków. Przepalmy sobie tutaj całą naszą ropę, którą mamy, czyli prawie nic. Chciałbym też wykorzystać jakoś do topeczki, ale nie do końca wiem, gdzie to mogę zrobić. Cholera, pewnie to już ktoś... O, jeszcze nikt tego nie wziął. Kurde, muszę tam lecieć, bo zaraz to ktoś przejmie. Dobra, moi kochani, jesteśmy na ekskawator, czy jak to się nazywa? Ogromna koparka i zapomniałem, że wyciszyłem mikrofon. Mnie nie było słychać i nie wiem od jakiego czasu, więc... tak. Chyba skończyliśmy wcześniej na oczyszczalni wody. Wykopałem z kiwona trochę paliwa. No i przyleciałem tutaj. Włożyłem paliwo w tym miejscu, beczki, 5 beczek włożyłem. A w tym miejscu uruchomiłem silniki. Tutaj jest napisane, że system komunikacji ładuje się, już jest 95%. I nie wiem, czy to się musi jakoś wystartować, wtedy to zacznie kopać. Chciałbym też wiedzieć, w którym miejscu można odebrać materiał, ale... To chyba ta rura właśnie nas do tego kieruje. Zażądaj zaopatrzenia. System się komunikuje. O co chodzi z tym? A. O cholera. Już chyba wiem, co to za zaopatrzenie. Ktoś ich tu wszystkich... Ja pierdzielę. Wezwał. Powiem wam, że nie mam pojęcia, czy to pracuje. Paliwo pobiera. Ale to się chyba powinno ruszać, prawda? Czy nie? Tutaj to chyba idzie, zobaczcie. To wszystko powinno działać, ruszać się. I tu nasz materiał powinien wypadać. To zostały dwa oleje napędowe. Ja to wyjmuję. Idę zobaczyć, czy tam się w ogóle coś wykopało. No okej. Okay. Dowiedziałem się na czacie, że trzeba podejść do jakiejś łychy i wybrać, co ta koparka ma w ogóle kopać, więc... Dobrze wiedzieć. Dobra, włączam jeszcze raz. O, ktoś do nas helką przyleciał. Co tu jest? Kop, metal wysokiej jakości. O! No, kliknijmy to. O, poszło. I tu też kop, metal wysokiej jakości. O, tu możemy zmienić, przytrzymując. Kamień, fragmenty metalu, siarkę. Kop siarkę. Cholera. Dobra, chyba musi wykopać i dopiero wtedy da się zmienić. Dzień dobry. Co, skąd mam? A, nie, nie, nie. Też szukam, szczerze mówiąc. Pewnie musi ci wypaść skądś. O, co to za zrzucik? O, cholera. To chyba dzięki temu, że kliknąłem potrzebuję wsparcia. Wtedy przelatuje zrzut, ale też przebiegają boty dodatkowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo po prostu przypadkowo spadł tu zrzut, ale w to wątpię. No i co? I tutaj teraz powinno się pojawić... Co to jest? Chyba boty to zrobiłem. Teraz to powinno się pojawić do zebrania. O, właśnie. Ruda wysokiej jakości metalu. No i siarka, bo potem zmieniłem na siarkę, więc wykopało dosłownie chwilę haku. I teraz już siereczkę. Zobaczymy, ile się wykopie z 5 diesli. Okej, zobaczyłem sobie na stronie kalkulator ekskawatora, że z jednego diesla kopie się 2 minuty albo 100 high quality metalu, albo 2000 siarki, 5000 fragmentów metalu lub 10000 kamienia. Więc naprawdę fajna opcja na takie zwykłe serwery PvP, sorry. Mamy jak na razie 3600, więc jeszcze musiałbym poczekać z 7 minut mniej więcej. A szczerze mówiąc, nie chce mi się, więc lecimy dalej. O cholera, moi drodzy. Podleciałem do tej hardbazy. Zobaczcie, ile tu jest działek. Ja pierdziele. Na moje 15 rakiet wysokiej prędkości nie ma w ogóle szans, żebym ja to zrobił. Więc musimy się uzbroić bardziej na takiego rajda. Wiem, że on oddaje ładnie, ale trzeba trochę pomarmić.